Po lewej stronie wykresu zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udźwig wózka podany na diagramie to 2 tony. Pod wykresem zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 1000 mm, czyli 1 metr. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 2 metry. Po prawej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia, która w tym przypadku nie może być większa niż 7000 mm, czyli 7 metrów. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, jaki ciężar możemy podnieść na wysokość 7 metrów przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł 750 mm. Aby rozwiązać to zadanie, na osi poziomej zaznaczamy odległość 750 mm, w połowie między 700 i 800. Następnie jedziemy pionowo do góry, do momentu przecięcia się z pogrubioną skośną linią oznaczającą wysokość podnoszenia 7000 mm. W ten sposób znaleźliśmy punkt przecięcia, od którego prowadzimy poziomą linię w lewo. Jak widać w przypadku tego zadania, maksymalny ciężar ładunku, jaki można podnieść na 7 metrów przy środku ciężkości ładunku 750 mm, to 700 kg.